Cześć, Boże Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. Nad środkową, zachodnią i północną Europą układ wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie obszar podwyższonego ciśnienia. Do kraju napływać będzie ciepła i wilgotna masa powietrza. Nad zachodnią Europą oraz na północy Rosji pogodnie. Na pozostałym obszarze kontynentu dużo chmur, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Najchłodniej będzie w Moskwie około 21 stopni, a najcieplej w Rzymie 36, a w naszym kraju kolejny gorący dzień. Możliwe opady deszczu we wschodnim pasie, na Pomorzu i gdzieniegdzie na zachodzie kraju. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalnie wyniesie od 23 stopni w Rzeszowie do 27 na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany podczas burz porywisty wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1012 hektopaskali. I już teraz przegląd regionów. Zapraszam.